Siemanko, to ja bez, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś materiał nietypowy dlatego, że przez cały rok praktycznie testowałem same petardy, a teraz zaczynamy trochę efektów. Mam nadzieję, że tych efektów będzie trochę więcej i podratuję trochę mój sprzęt, żeby był w jak najlepszej jakości na sezon. Tak planuję, zobaczymy jak wyjdzie. Ale no cóż, dzisiaj przetestujemy sobie wulkany Hekla. Są to wulkany, które aktualnie chyba w internecie nie są aż tak dobrze dostępne, bo ciężko było mi je znaleźć. Widziałem od ich ceny od 9 do nawet 20 zł. Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś sobą pokażą, tym bardziej, że później kosztowały już 20 aż zł. To nie jest mało jak za dwa takie wulkaniki. Wulkany te są od Triplexa, proszę bardzo. CE oczywiście posiadają, stworzone w Chinach, kto by się spodziewał. Kod produktu to TXF837. Kategoria druga, oczywiście fontanna, w jednym opakowaniu dwie sztuki. I gramatura tego to 36 gram. Oczywiście na dwie sztuki, więc na jeden taki wulkanik fontannę przypada 18 gram mieszaniny. Tu więcej informacji chyba już nie znajdziemy. Tu tylko jakieś uwagi jeszcze. I to wszystko. Zaproszę was jeszcze do sklepu Fajerwerki Shop. Tam z kodem PYROGANG otrzymacie 15% zniżki na swoje zakupy. Myślę, że warto. I tym bardziej, że teraz wleciało masę nowości. Kolejne 100 pozycji z tego, co tam patrzałem. Oraz jak to... Nie będę mówił, bo nie wiem, czy już mogę mówić o tym. Dlatego nie powiem, ale jeśli już bym mógł, to pewnie już wiecie, o co chciałem w tym momencie powiedzieć, bo na pewno was o tym poinformuję, bo jest grubo. Zbiorę sobie liść z kadru. Zapraszam was jeszcze do mojego Instagrama oraz TikToka. Linki w opisie. Zapraszam, jeśli chcecie mieć cały przekrój mojego kontentu, to warto być na trzech platformach, bo tam wszystko możecie sobie ode mnie ogarnąć, od zdjęć przez krótkie formaty, przez po prostu to, co jest na YouTubie. No i co, nie będę wam raczej dużo przedłużał. Zobaczymy, jak wypadną te wulkaniki. No, opakowanie jak opakowanie, nie ma co oceniać jakości opakowania. Wulkanik wygląda w taki oto sposób. Dość spory. Taki średni wulkanik, powiem tak, bo nie jest ten maluszek, ale też jakiś wybitny nie jest, CE jest. Zobaczymy, czy są tu jakieś ciekawsze informacje jeszcze. Chyba nie, wszystko co było, to wam powiedziałem. Tu mamy, czy to jest efekt? Nie, to jest importer. Kategoria F2, NEC, 18 gram, tak jak mówiłem, na sztukę. I chciałem zobaczyć, ile tu jest wolnego miejsca, ale Triplex się wycwanił i jest tu twardy karton, nie ma luźnego miejsca, może jest cały taki, zobaczymy. Także, no cóż, biorę was, odstawimy wulkanik. No i zobaczymy, jak to strzela, w sensie, no, można to tak powiedzieć. Zobaczymy, jaki efekt daje taki wulkanik. I ciekawy jestem, jak z dostępnością tego, bo niby CE, a jednocześnie po sklepach nie widać tego dużo. Chciałbym, żeby stał dość dobrze. Chyba stoi dość pewnie. A, blokadka oczywiście wypada. No, odblokować ten szpalnik wypada. Nieprawdaż? Prawdaż. Odpalamy. Ja was biorę. I zobaczymy. Nie spodziewam się tu cranklingu ani nic takiego. Już wam pokazuję. Nie jest na razie zbyt wysoko. Efekt dość rzadki. Trochę przystupował. Dobra, cofam to trochę. Pozawdeptuję to, co tutaj wulkanik napluł, żeby nic się wokół nie żarzyło. Wiadomo, jest jeszcze małe ognisko z niego. Żałuję, że nie ma żadnego cracklingu, nie ma żadnych efektów fajnych dodatkowych. No jest to po prostu taki srebrny. No tam, srebrny wulkanik, to nie był złoty. No dokładnie, jest tu nawet na opakowaniu napisany efekt. Srebrne X iskry. I co o nim mogę powiedzieć? Oczywiście odpalę też drugiego, żeby nie było. Odpalimy go, bo może
będzie miał inny, ale no nie oszukujmy się, będzie ten sam efekt, ale no nie będę sobie zostawiał jednego wulkanika, kiedy no mogę wam tu odpalić. Także no rozkręcał się jak to wulkan, trochę krótki, bo no tylko 18 gram, nie ma tu co oczekiwać cudów, ale ładny efekt, na początku rzadki, później wraz z wielkością się rozkręcił, bo jakby został taki rzadki przy tej wysokości później, no to by było bardzo słabo, ale jest znośnie. Naprawdę spoko wulkanik, ale czy dałbym za niego 9 zł? Nie jestem pewny, choć no nie oszukujmy się, 20 zł, tym bardziej 20 zł na pewno bym nie dał. Jestem ciekawy jak z tą dostępnością, bo sprawdzałem 3 czy 4 sklepy, w jednym było po 20 zł i był już niedostępny, w dwóch czy trzech było za 8-9 zł i również był niedostępny, co mnie trochę dziwi, bo jest to produkt CE. Jeśli wiecie coś więcej o tych wulkanach, możecie mi śmiało w komentarzu pisać. Ja i tak wystawię chyba ocenkę, bo nie jest to żaden jakiś wielki starość chyba, ani NWP, więc no ocenkę wystawię, bo czemu nie, choć z tą niewiadomą ceną będzie ciężko. I niewiadomą wielką jest dla mnie też to, gdzie postawiłem palnik. Już znalazłem. Zostawiłem go tam, gdzie gadałem wam wcześniej. Dobra, odpalamy. Mam nadzieję, że będzie również taki, jak tamten, będzie stabilny, nie będzie żadnych przypałów z nim. Bo wulkany czasem lubią wybuchnąć, co raczej wiecie, podejrzewam. Ten był dużo lepszy. Nie wiem jak to się stało, ale naprawdę i na pewno był dużo lepszy, bo jakby oświetlił dużo więcej terenu, oświetlał wszystko wokół tutaj. Ja znowu zadeptuję wszystkie rzeczy, mimo że jest rosa, to wolę to zadeptać, żeby później nie było jakiegoś przypału. Nic raczej mi się nie dziwicie. Także on niech się jeszcze chwilkę dopala, a my sobie ocenimy nasze wulkaniki, choć nie wiem jak to trochę oceniać. I muszę znaleźć latarę, bo jestem taki mądry, że ją wyłączyłem. Ale no, zdarza się. Kiedyś ją znajdę, gdzieś na pewno jest. Także chwilę pewnie będziecie sobie w ciemności działać. Jaką ocenę takim wulkanikom wystawić? Jakby za te 8-9 zł? Z chęcią... Nie, może nie. Z wielką chęcią bym ich nie kupił. Za 9 zł są całkiem ok, trzeba to przyznać, ale za 20 zł zdecydowanie nie warto było, przynajmniej w moim odczuciu. Za 8 zł mogły być spoko, dałbym im wtedy takie 6, dobre 6, to nie jest zła ocena, znalazłem w końcu latarę. To nie jest zła ocena, tak jak powiedziałem, ale za 20 zł na pewno nie warto. Także taki luźny teścik wulkaników. Jeśli je dorwiecie, możecie na nie patrzeć, jeśli będą w spoko cenie. Jeśli więcej niż dycha, zdecydowanie nie bierzcie. Jak poniżej, to można na nie zerknąć. Tak dla zabawy, dla dzieci, czy coś takiego, na rozgrzewkę na Sylwestra. Czemu by nie? Także czekam na wasze opinie w komentarzach. Zapraszam jeszcze raz do wszystkich linków w opisie, do wszystkich socjali. No i trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym materiale.